Nie, myślę, że ty masz jakieś podświetlenie tych pedałów, tylko że to światło akurat pada z kątem. Nie, żadnego podświetlenia, żadnych pedałów, nic z tych rzeczy, nie wiem. Okej, okay, ale masz ładną gałeczkę. Tak, to wiem, że jako ciekawostka, ta gałeczka to dostał poprzedni właściciel auta, bo Lech Dubowski dostał od swojej żony tą gałkę. Aha. Jest to prezent z jego urodziny. Znaczy ja ze swojej jestem dumny, a z tej trochę mniej, to jest prezent, ale pasuje idealnie, jest logo Citroen Sport, oryginalne, także z profi, tak jakbyś powinno, no, taka namiastka w WRC w aucie. Wsiądźmy sobie do środka, ale ja siadam za kierownicą. Dobra, dzisiaj wyjątkowo możesz. Blisko masz tą kierownicę. Wiesz co, lubię tak. Ja jestem niższy od ciebie, a jednak jest bliziutko. Nie, taki, akurat taką pozycję kierownicą lubię. Mi odpowiada to, tak kierownica mam dosyć blisko. Czyli widzę, że nawet do dystansu tej seryjnego, naszej seryjnego, do dystansu po prostu dałeś jeszcze drugi dystans. Znaczy do naby, zakręcam kolejny dystans, no i kierownica jest maksymalnym dosadzeniem, jakim tylko się da. Też mi się udało... Nie. Saxo jest tutaj, musisz się nauczyć, że w Saxo jest trąbka po stronie kręgosłupa. Wiesz, tak samo było w 106, tylko że myślałem, że jak masz tutaj, to że działa. Względy estetyczne, żeby nie było dziury po prostu. Żeby nie było dziury. Nie wiem, ja tam lubię mieć tą dziurę w kierownicy. Dobra, o dziurach nie dyskutujmy za bardzo. Widzę, że ta kierownica taka już skórzana. Tak, ale została zamówiona u Mikołaja wersja właściwa, zamszowa, także czekam, aż Mikołaj zrealizuje zamówienie. Mam nadzieję, że to się uda. Aha. Bo faktycznie, że trochę wytarta, no, już parę osób nie kręciło, także... Byłeś grzeczny? Nie wiem, a to już nie mi oceniać. Okej. Okay. Dobra, omówmy trochę tutaj, co masz z tych kosmicznych tutaj przycisków. Bo widzę, że no tu wiadomo, tak? Wyłącznik prądu. Uh-huh. Ten przycisk. To jest włącznik jednego wentylatora, a że nie było miejsca na drugi, to drugi włącznik wentylatora jest w tym miejscu. Aha, czyli po prostu osobno. Dokładnie, tak jest. To jest dźwignia od systemu gaśniczego, w tej chwili zdemontowany. To jest woltomierz, ze względu na to, że zawsze miałem problemy z prądem w samochodach, wszystkie jakie miałem, więc proszę. To jest dodatkowy zegar, to jest jedyny co woltomierz. No, pozostałe zegary są deste rozdzielcze, więc sobie nie trzeba było montować innych zegarów do monitorowania pracy silnika. Ale powiem ci, że to pierwszy raz się spotykam, że ktoś sobie montuje dodatkowy woltomierz. Tak. Woltomierz jest, nawet działać, bo nawet się świeci ładnie i faktycznie działa. Ja mówię, ja mam jakiś uraz do prądu w samochodach, zawsze z tym były problemy, czy w poprzednim Rejdusie w Seicento, czy w Saxo. Kuby są homologowane? Tak, jak najbardziej, tak, aktualne homologacje posiadają. Do kiedy? Jeszcze rok. Aha, czyli jeszcze można je ci ukraść. Jeszcze można to nie pożyczyć, tak jakbyś chciał, to mogę ci pożyczyć, nie ma problemu. I masz tutaj, widzę, że gadżet, który póki co wszyscy... z którymi robiłem wywiad, mają, czyli hydrauliczny ręczny. Dokładnie tak. Ja na jednej pompie, tak. Na jednej pompie zamontowany przede wszystkim dlatego, że może inaczej. Teoretycznie w Saxo nigdy nie było problemu z normalnym ręcznym, linkowym. Niemniej jakieś tam drobne problemy miałem. Stąd zamontowałem hydrauliczny w momencie, kiedy gdzieś jechałem jakieś pokazy na Karowej. Mhm. No, nie złapało, był wielki obciach, więc pierwszym zakupem po barwórce był właśnie hydrauliczny ręczny, jednocześnie razu z korektorem sił hamowania regulowanym, homologowanym, żeby to, że powiem, elegancko działało. To nie jest tak, że się ma hydrauliczny, ręczny i te koła zawsze się blokują, więc też to jest tak, że trzeba być czujnym. Nie, to nie jest tak, że to... A masz dziadowski hydrauliczny, ręczny, że tak powiem, homologowany, zgodny z homologacją, tak powinno być. Tak powinno. Mi się podoba to, że to jest taka króciutka, ta wajcha jest przy twojej gałeczce. Tak, jest. Wypolerowanej. Jest blisko gałeczki, owszem, ale... Możemy gałeczkę pokazać, wypolerowaną, Citroen Sport, a nie przeszkadza ci, jak wbijasz tam któryś bieg? Widzę, że ona jest bardzo blisko. Przeszkadza przy wstecznym biegu, wiesz? Trzeba być precyzyjnie przy wrzucaniu wstecznego biegu. Są tak wymierzone, trochę nad tym kombinowałem, są tak wymierzone, że nie przeszkadza, a jest bardzo ergonomicznie, po prostu jest krótki ruch ręki, żeby tą dźwignię pociągnąć. Aha, czyli... Odkryliśmy cały sekret Maćka Matysiaka, jeśli chodzi o jazdę. To jest po prostu urwanie tych dziesiątych, setnych sekund na przenoszeniu ręki z gałki z zmiany biegu, jego pięknej gałeczki zresztą, Citroen Sport,
na hydrauliczny ręczny. Widzisz, tu, się, tu jest mały błąd, bo normalnie to kierowca trzyma dwie ręce na kierownicy, a ty widzę jak jeździsz, to jeździsz z jedną ręką na tej pięknej gałeczce. Tak. Tego samo, to słuchaj... I na ręcznym cały czas. A, i na ręcznym. O, wszystko jasne. No. Bo mi się tak spodobał, jak mi zamontowali ten, że cały czas później jeździłem na ręcznym. Ale to głupio wyglądać, bo to miałeś dziwnie tyś tutaj zamontowaną, no nie? Ale to było fajne, to było okay. W worcówkach tutaj. Okej. Okay. Klateczkę kto robił? Klateczka z produkcji Paula Trelli, z tego co wiem, czyli Trella Motorsport. Nie no, klatka jest zrobiona na wzór klatki homologowanej do Saxo typu Saxo, homologowanej klatki Sparco. Ma dodatkowe zastrzały do mocowania belki tylnej. No jest bardzo mocno rozbudowana, jest wyciągnięta do kielichów, także jakby... No właśnie widzę, że jest dosyć ciężka, że tak powiem. Tak, jest ciężka, ale no chyba... No, w tym sporcie, no, mam nadzieję, że nie musimy testować, no, jest faktycznie bardzo mocno rozbudowana. Mhm. Tu jeszcze jedną rzecz zauważyłem, bo to auto kołami troszeczkę tak już jest na granicy, powiedzmy, tak obrysu auta. Powiedz, co masz tam? Nie, są podokładne dystanse po 2 cm na każdą ze stron. Dodatkowo z tyłu też, tak? 2 cm. Z tyłu też. Felgi mają jeszcze dosyć duże odsadzenie, bodajże 23 mm. Aha. Znaczy te 23, więc no to... I on jest na szpilkach? Tak, jest na szpilkach. Już prawie ci brakuje szpilek. Tak jest, tego są krótkie nakrętki, niedługie, bo długie już by się nie mieściły, nie chroniłyby gwintów. Także jest już na maksa, co można z tego auta wyciągnąć na zewnątrz. No, poprawia to zachowanie auta, jest dużo stabilniejsze. Chociaż wiadomo, że na zimę na przykład to ściągam, jak są warunki śnieżno-lodowe, czy zimne jakieś jeziora, czy jeżdżę po śniegu, to wtedy zakładam felgi z mniejszym odsadzeniem. Mhm. No i dystansę ściągam tak, żeby to auto było dużo lepiej się prowadziło, miał lepszą trakcję. I na 14 stoi. Na 15. To są 15? Lato wszystko 15, na zimę 14. Super długie bilsztajny, takiego rozmiaru bilsztajny są w tych autach. No, wiem mało, coś, ale mało, ale wydajne. Wiem coś o tym. Dobra, tutaj jest... co się dzieje? Kiedy pokazujesz tyle i mówisz, że wiem coś o tym. Wiem to... coś o tym. Sorry, no. Dzisiaj w ogóle jakieś gałeczki, jakieś na ręcznym, takie coś, rozmiary. Coś chyba musi wieczorem gdzieś pójść, coś porobić, bo naprawdę... Tak.